Cześć, witajcie. Do niedawna w filmach science fiction. Teraz w naszych kieszeniach składany smartfon. Pierwszy i jedyny taki na razie na rynku, Samsung Galaxy Fold. Zapraszam na wideorecenzję. Galaxy Fold nie miał łatwego startu. Trafił w ręce amerykańskich blogerów, którzy odkryli, że konstrukcja jednak wymaga poprawek. No i ją poprawiono. To już jest ten wariant poprawiony, ulepszony i trwalszy. I wiecie co? Faktycznie nie ma się czego bać. Używam tego telefonu tak jak każdego innego smartfonu. Mam to urządzenie mniej więcej od niecałego miesiąca i działa. Nic się z nim złego nie dzieje. Ekran wygląda jak nowy, obudowa wygląda jak nowa. Zawias pracuje prawie jak nowy, bo wydaje pewne dźwięki. No, niemniej urządzenie jak dotąd się nie popsuło, czyli chyba to jest dobra prognoza, prawda? Nie będę ukrywał, że urządzenie po prostu mnie kręci. Składam, rozkładam, bawię się nim i muszę Wam powiedzieć, że cały czas sprawia mi to frajdę, ale już w tej chwili myślę, że jestem gotowy, by ocenić ten sprzęt na chłodno, bez większych emocji, tak jakbym oceniał każdy inny telefon. To może na początku te sprawy, które akurat w Foldzie są nieco mniej istotne. Wydajność i fotografia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wydajność, czego tu oczekiwać? Snapdragon 855, dużo RAMu, dużo pamięci wewnętrznej, czego chcieć więcej, to chodzi bajecznie, płynnie i w zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić. A czego chcieć więcej? Kurczę, no ja bym jednak chciał mieć możliwość powiększenia pamięci za pomocą karty, bo tego tutaj niestety nie da się zrobić, jest tylko slot pojedynczy na kartę nanoSIM i na tym koniec, nie ma miejsca na microSD. Szkoda, chociaż 512, czyli nieco ponad 400 GB pamięci do dyspozycji, to nie mało, fakt. Ale pamiętajcie, dla kogo jest ten telefon. To jest telefon dla gadżeciarzy, którzy będą w nim na pewno przechowywać mnóstwo danych, mnóstwo plików, mnóstwo aplikacji. Boję się, że to miejsce prędzej czy później się skurczy. Fotograficznie, pod względem głównego aparatu, to w zasadzie jest Galaxy S10. Dobry aparat tylny i dodatkowo. Jeden przedni tutaj do selfie i kolejny przedni tutaj podwójny w noczu na dużym rozkładanym ekranie. Jak to fotografuje? Po prostu dobrze. To nie jest najlepiej fotografujący smartfon na świecie, bo już są lepsze, ale fotografuje naprawdę zacnie. Zdjęcia nocne też są w porządku, chociaż tutaj do paru rzeczy już może bym się trochę poprzyczepiał, ale. Jeżeli chodzi o fotografowanie, naprawdę Fold nie ma się czego wstydzić i myślę, że nikt zawiedziony jego możliwościami fotograficznymi nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces robienia zdjęć, no to powiedziałbym, że nie do końca jest to wymarzony telefon dla fotografów. No bo zobaczcie, mamy ekran pomocniczy, który jest stosunkowo niewielki i kiedy robimy zdjęcia tym aparatem, nie widzimy może tak doskonale, jakbyśmy widzieli na dużym, powiedzmy 6-6,5-calowym wyświetlaczu normalnego smartfona. Bo ten jest zdecydowanie mniejszy. Tak samo jeżeli robimy zdjęcia selfie aparatem tym wewnętrznym, no to jest rzecz duża. Z jednej strony mamy bardzo wygodne kadrowanie, bo ekran jest naprawdę wielki, ale z drugiej strony, nie zawsze wygodnie będzie to chwycić, bo jednak ten telefon robi się duży, a po rozłożeniu jest płaski, tak jak każdy klasyczny smartfon. Więc no, jeżeli chodzi o ergonomię przy fotografowaniu, jest tak sobie powiedziałbym średniawo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o samą jakość zdjęć, naprawdę jest dobrze. Tak samo jeżeli chodzi o możliwości filmowe. Interfejs, no cóż, interfejs fotograficzny jest taki jak we wszystkich smartfonach Samsunga. To jest po prostu One UI i jego aplikacja fotograficzna. Tutaj też się nie ma na czym rozwodzić, bo o tym już wiele razy opowiadałem. No i przejdźmy do tego, co z pewnością budzi Wasze największe obawy i najbardziej Was interesuje. Sprawy, powiedzmy, czysto mechaniczne. Jeżeli chodzi o pracę zawiasu, pracuje on idealnie. Jest naprawdę porządny. Telefon utrzymuje stabilnie po otwarciu. Do otwarcia urządzenia potrzeba trochę siły, wymaga to trochę siły, ale popatrzcie, ja to jestem w stanie zrobić jedną ręką bez żadnego problemu. Zawias działa dobrze, natomiast po złożeniu zauważyłem, że mój egzemplarz zaczyna trochę trzeszczeć, co nie do końca mi się podoba, bo egzemplarze, które mieliśmy na pierwszym spotkaniu z Foldem, nie wydawały tych dźwięków. Możliwe, że coś już w czasie eksploatacji tam się dostało. Możliwe, że po prostu jest to naturalny luz, który ten mechanizm mieć musi, żeby poprawnie działać. No ale te dźwięki jednak trochę mnie niepokoją, chociaż wszystko działa tak jak powinno, także do działania nie mam żadnych zastrzeżeń. Trwałość ekranu jest w porządku, popatrzcie, mój jest idealny,
Nie udało mi się go zarysować. Co prawda nie próbowałem zrobić tego specjalnie, ale nie udało się tego zrobić przy normalnym użytkowaniu telefonu. Wiadomo, że nikt tym, po tym ekranie nie powinien jeździć rysikiem, długopisem i tak dalej, tylko palcem. Wiadomo, że nie można narażać ekranu na naciśnięcie i trzeba uważać, żeby tu się nie przyczepiła żadna moneta czy spinacz przed zamknięciem telefonu, bo tu są magnesy, które utrzymują tą obudowę w zamknięciu i robią to bardzo dobrze. No i jak tu się dostanie spinacz i zatrzęsiemy, to może, podkreślam, może dojść do uszkodzenia ekranu. Tak jak powiedziałem, mój egzemplarz wciąż wygląda jak nowy, żadnych rys na zewnątrz, tyle, że no, mankament taki, że jednak dosyć mocno się brudzi i to po obu stronach, natomiast jeżeli się boicie oczyszczenie tego wewnętrznego wyświetlacza, spokojnie, normalna, miękka ściereczka, taka jak do optyki czy do każdego innego smartfonu, wystarczy przetrzeć i ten ekran nie jest jakoś szczególnie trudny w czyszczeniu, zdecydowanie łatwiej go wyczyścić niż ten błyszczący tył. Naturalnie musicie pamiętać, że po pierwsze z racji swojej budowy ten telefon nie jest w żadnym stopniu wodoszczelny ani pyłoszczelny i proponuję nie narażać go na spotkanie z pyłem szczególnie, bo jak tam coś się dostanie, jakiś piach czy coś, to może być niefajnie. I pamiętajcie też, że zewnętrzne części obudowy są pokryte szkłem, a szkło, no wiadomo, jednak kiedyś może się potłuc. Na szczęście wszystko w całość spaja solidna metalowa ramka. No i wyświetlacze. Mały i duży. Duży i mały. Zacznijmy może od tego małego. Ma 4,6 cala, co w sumie wystarczy, by z powodzeniem pełnił on rolę ekranu pomocniczego. Za jego pośrednictwem bez problemu odbierzemy połączenie, za jego pośrednictwem bez problemu przeczytamy SMS-a, zajrzymy w powiadomienia, posterujemy sobie muzyką, rzucimy okiem tak minimalnie na nawigację, gdzie tam mamy skręcić. W zasadzie możemy na nim zrobić wszystko to, co na normalnym smartfonie, tylko że ten ekran jest mały, w dodatku ta ramka jest szeroka, przez co on tak sobie średnio wygląda moim zdaniem. Ale pisanie na tym ekranie to już jest, słuchajcie moi drodzy, męczarnia, bo klawiatura jest nieziemsko mała. Wierzcie mi, że jak macie spore ręce, to pisanie na takiej klawiaturze jest naprawdę średnio wygodne, chociaż działa całkiem dobrze. Ale pisanie na tej klawiaturze, moi drodzy, to już jest bajka. Po prostu uwielbiam ten telefon za to, jak się na nim pisze. Oczywiście trzeba pisać w ten sposób oburącz. Inaczej się chyba nie da. Coś za coś, tak? Tabletu też nie obsługujemy jedną ręką i nikt na to nie narzeka. Więc ja bym też na to nie narzekał. A zwrócę Waszą uwagę na fajny szczegół. Przyciski systemowe są w narożniku, przez co bardzo łatwo do nich sięgnąć. No i oczywiście możemy je sobie przenieść na drugą stronę, gdybyśmy byli leworęczni. A jak ktoś koniecznie się upiera, żeby były na środku, to też może je sobie ustawić na środku, chociaż nie jest to wygodne, naprawdę. I jeżeli chodzi o ergonomię, to kurczę, no ja to po prostu polubiłem. Ten duży ekran ma 7,3 cala i rozdzielczość taką trochę dziwną, 1536x2152 piksele. Daje to zadowalającą, chociaż niepowalający współczynnik zagęszczenia pikseli, 362 piksele na cal. Ale wiecie co, ja nie mam zastrzeżeń do jakości obrazu na tym ekranie. To jest AMOLED, więc mamy piękną czerń, fajne kolory. Rozdzielczość jest wystarczająca, naprawdę jest bardzo dobra do pracy na tym wyświetlaczu. Nie potrzeba niczego więcej. Widzicie to takie charakterystyczne załamanie. No nie ma co ukrywać, pod światło je widać. Widzicie doskonale je, wy widzą je doskonale ja. Daje się ono też wyczuć opuszkiem palca. To jest naturalna cecha tego ekranu. On po prostu w tym miejscu się łamie i tak będzie w tej konstrukcji. Inaczej w foldzie nie da rady zrobić, chociaż Motorola pokazała, że jednak ekran może nie mieć tej fałdki, przynajmniej na początku użytkowania urządzenia. Bo diabli wiedzą, co będzie później. Ale wracając do Samsunga. Jest to załamanie, ale słuchajcie, naprawdę nie przeszkadza. Widzę je, czuję je opuszkiem palca, ale kiedy oglądam obraz na tym urządzeniu, to w magiczny sposób znika. Dobra, jeżeli będzie mocno padało światło z boku, to zauważę, szczególnie na ciemnym obrazie. Natomiast jeżeli obraz jest jasny, kurczę, to kompletnie nie przeszkadza i przy jasnym obrazie znika zupełnie, a i przy ciemnym specjalnie nie razi w oczy, nie kłuje w każdym razie. Nie ma się czego bać tego zgięcia. Jest, powiedzmy, takim naturalną przypadłością tego ekranu i tu się tego nie zmieni, tak po prostu będzie trzeba się z tym pogodzić i nauczyć się z tym żyć. Ja się nauczyłem. Jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia jakości obrazu w miejscu zgięcia czy coś takiego, też niczego takiego nie widać. Oczywiście pod warunkiem, że telefon jest rozłożony, bo kiedy zaczynamy go składać, no to wiadomo, ten obraz tam się w dziwny sposób załamuje, prawda? Robi się jaśniejszy, ciemniejszy, robią się takie pręgi. No ale nikt tak nie ogląda urządzenia. Raczej niekoniecznie da się w ten sposób korzystać, chociaż można.
Można, tylko wtedy pamiętajcie, że to jednak będzie się ruszać. Lepiej go rozłożyć po całości. No ale jakby ktoś się uparł grać w ten sposób, czy pisać, to myślę, że też da radę. Chociaż pamiętajcie, to się będzie kiwało. Ja tego osobiście nie polubiłem, chociaż znam takich, którym się to spodobało. No mnie się akurat to nie spodoba, ja zawsze sobie rozkładam urządzenie na płasko. A czy to jest wygodne? No popatrzcie, ja jestem spokojnie w stanie trzymać folda jedną ręką, drugim coś na niego robi, tylko ja mam spore dłonie. Gdybym miał mniejsze, dawałem to osobom o dłoniach zdecydowanie mniejszych od moich. Też sobie radziły i nie słyszałem jakichś głosów krytycznych, typu to jest totalnie niewygodne, z tego się nie da korzystać. Nie, raczej każdy po prostu był zaskoczony, o kurczę, jakie to duże. Ale jak zaczynał używać tego telefonu, poczuł, co daje ten duży wyświetlacz, no to już narzekać przestawał. Wiadomo, pamiętajcie, to jest do obsługi za pomocą dwóch dłoni, jedną raczej ciężko, ale tak jak powiedziałem, ja sobie radzę i mnie się to bardzo, bardzo podoba. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie pozostałych elementów urządzenia, to również nie mam zastrzeżeń, przyciski są w idealnym miejscu, wszystko łatwo wyczuć, wszystko trafia pod palec, a do rozmawiania jest ten telefon mega wygodny w moim mniemaniu. Bo popatrzcie, mamy uczucie, jakbyśmy rozmawiali przez jakiś taki telefon sprzed 15-20 lat, prawda? Dosyć grube urządzenie, dosyć długie, wygodnie się trzyma, to urządzenie nie ma tendencji do uciekania z dłoni podczas rozmowy, a i jeżeli przyzwyczajeni jesteście do rozmawiania w ten sposób, to jest to dużo, dużo wygodniejsze niż normalne, płaskie, smukłe smartfony. Mnie się to akurat podoba i jeżeli chodzi o rozmawianie poprzez folda, było ono perfekcyjne. Bardzo dobra jakość dźwięku. Tu absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń do działania z któregokolwiek z modułów łączności. A jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Fold ma głośniki stereo. Jeden tu, drugi tu i są to bardzo, bardzo dobre głośniki, grają głośno, grają czysto, soprany są wyraźne, basu nawet się trochę pojawia, chociaż wiadomo, z takiego czegoś małego się nie wydobędzie jakiś potężny dźwięk, ale słychać te niskie tony. Jeżeli chodzi o oglądanie filmów, jest bardzo spoko, jeżeli chodzi o granie również. No wiadomo, do słuchania muzyki to lepiej chyba jednak już użyć słuchawek. O, właśnie, skoro jest mowa o słuchawkach, w komplecie dostaniecie bardzo przyzwoite słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds, a wiecie dlaczego? Ano dlatego, że Fold nie ma mini jacka i bezprzewodówka w zasadzie jest optymalnym wyborem, no bo dobra, można używać przejściówki pod USB-C, ale tutaj wiadomo, problemy z kompatybilnością przejściówek różnych producentów, wiadomo, że ta Samsungowa będzie pasować, ale ta od powiedzmy Huawei'a już niekoniecznie musi, więc te bezprzewodowe słuchawki dodawane do kompletu są bardzo fajnym dodatkiem, zważywszy na cenę całości, no to tym bardziej. Jeszcze kilka słów o zabezpieczeniach. Mamy do wyboru czytnik linii papilarnych albo rozpoznawanie twarzy. Ja korzystam raczej z tego drugiego, bo ten czytnik moim zdaniem jest odrobinę za mały. Działa w miarę przyzwoicie, chociaż też nie jest to najlepszy czytnik, z jakim miałem do czynienia, ale powiedzmy, że działanie jest całkiem w normie. Natomiast wolę rozpoznawanie twarzy. Czytnik lubię, kiedy jest duży, bo mam wielkie paluchy. Jeżeli macie drobniejsze dłonie, no to dla Was powinno być to zupełnie ok. Tylko kurczę, zastanawiam się, czemu nie połączono czytnika z przyciskiem łącznika. Dla mnie zblokowanie tego w jedność byłoby chyba lepsze. Chociaż czytnik jest aktywny, nie musimy naciskać klawisza blokady, żeby odblokować telefon. Wystarczy położenie palucha na czytniku. Żeby zablokować, no wiadomo, mamy klawisz. Tylko ten klawisz taki trochę jest od rzeczy. Może chodziło o to, żeby uruchamiał w niektórych krajach, gdzie to działa Bixby. No ale dla mnie to nie jest żaden argument. Będąc w czytniku też mógłby uruchamiać Bixby po dłuższym przytrzymaniu, także sorry. Wolałbym taką drobną zmianę kosmetyczną w foldzie, no ale może w następnej generacji się właśnie doczekam tego. Jeżeli chodzi o interfejs, to w zasadzie mamy tu po prostu Androida 9 z nakładką Samsunga One. I tu się praktycznie nic nie zmieniło. Dobra, przybyła powiedzmy jedna ciekawa rzecz, mianowicie przenoszenie aplikacji pomiędzy ekranami. Gdy pracujemy na małym ekranie, ale potrzebujemy jednak szerszego widoku, spojrzenia wyraźniejszego, otwieramy telefon, aplikacja tam, gdzie ją zostawiliśmy na ekranie zewnętrznym, pokazuje się na ekranie wewnętrznym. Popatrzcie, no działa, żeby nie było, że ściemniam. Ale mówimy tu o przenoszeniu aplikacji z małego ekranu na duży. Jeżeli chcemy, by przenosiła się w drugą stronę, czyli z dużego na mały, musimy sobie przełączyć w menu taką zabawną opcję, która zobaczcie jak się śmiesznie nazywa. Nie wiem, kto im te skróty wymyślał, szczególnie, że jest miejsce na pełniejszy tekst, no ale zrobili tak. W każdym razie po włączeniu tej właśnie opcji aplikacja z dużego ekranu po zamknięciu telefonu znajdzie się na małym, czyli tak jak w tej chwili jest u mnie. Domyślnie jest natomiast ustawione tak, żeby zamknięcie obudowy po prostu usypiało telefon, no bo widocznie uznano, że więcej ludzi będzie wolało w ten sposób, żeby to działało. Ale jeżeli chcecie mieć przełączanie z jednego ekranu na drugi w obu kierunkach,
Jedno tapnięcie paluchem i już to działa. I co najważniejsze, moi drodzy, działa naprawdę bardzo płynnie, bardzo szybko, bez żadnych zacięć i dokładnie gdzie ustawicie tekst czy tam aplikację na małym ekranie, tam pojawi się na dużym. I odwrotnie. To jest bardzo fajna opcja. Kolejną, równie ciekawą opcją jest możliwość pracy na podzielonym ekranie. Powiecie, że to ma każdy smartfon. No ma, tylko ile aplikacji uruchomicie na swoim smartfonie, co? No właśnie, dwie. A tu można więcej. Tu, moi drodzy, można trzy. Co więcej, oczywiście, tak jak przy podzieleniu ekranu na pół, możemy sobie aplikacje powiększać, zmniejszać, przeciągać, no i naturalnie zminimalizować do pływającego okienka. Czy to nie jest fajne? To jest fajne, szczególnie, że pomiędzy aplikacjami można wymieniać informacje, czyli przeciągnąć zdjęcie z galerii, na przykład bezpośrednio do maila, czy do Worda, jak tam sobie chcemy, czy przeciągnąć skopiowany tekst jednym muśnięciem do SMS-a. Działa to po prostu fajnie i przyspiesza pracę. Czego mi brakuje? Kurczę, w zasadzie tutaj niczego mi nie brakuje i marzę natomiast, żeby kolejne foldy jeszcze do tego obsługiwały Rysik. To już by była po prostu totalna bajka. Moim zdaniem Galaxy Fold jest urządzeniem wymarzonym do pracy. Do oglądania filmów również, ale trochę mniej ze względu na proporcje ekranu. Tu zawsze będziemy mieli czarne paski, no bo ekran jest w zasadzie 4:3, a nie 16:9, więc będzie tak, jak będzie. Film nie wypełni Wam całego ekranu. W dodatku ten notch będzie trochę przeszkadzał. No ten notch jednak odrobinę, prawdę mówiąc, mnie razi, chociaż z drugiej strony, kiedy oglądam i trzymam telefon w jednej dłoni, to wygodnie mi za niego chwycić, tym tyle, że patrzę wówczas szkiełko aparatu. Zatem jeżeli chodzi o konsumpcję mediów wideo, mam pewien taki lekki niedosyt, natomiast jeżeli chodzi o przeglądanie stron www, czy tam, nie wiem, social media w postaci Instagrama, no to po prostu jest ideał. No popatrzcie, jak na tym się fajnie ogląda. Duży, wyraźny obraz, w zasadzie proporcje idealne wręcz do strony internetowej czy Instagrama. Kurczę, mega. Jeżeli chodzi o czytanie, rewelacja, opisanie, rewelacja, wideo tak 80% zadowolenia. Ja bym to tak ocenił. No i na koniec kolejna kwestia, która w przypadku Folda zdaje się być bardzo ciekawa, mianowicie zasilanie. Fold ma dwa akumulatory. Po jednym w każdym segmencie obudowy. Chodzi o to, żeby telefon był idealnie wyważony. No i faktycznie udało im się to. I te dwa akumulatory łącznie mają trochę ponad 4000. Zdaje się, że mało, nie? Ale akumulator mnie zaskoczył. Spokojnie ten telefon jest w stanie przetrzymać jeden dzień, wierzcie mi. Przynajmniej na początku testu, a w zasadzie przez cały czas. Często się nim bawiłem. W ogóle odłożyłem laptopa, większość rzeczy robiłem na tym telefonie, bo po prostu było mi wygodniej, mniejsze urządzenie, zawsze ze mną i tak dalej. Używałem go naprawdę intensywnie i głównie dużego ekranu. Rzadko korzystałem z tego małego, bo w zasadzie tylko podczas rozmawiania przez telefon. Kiedy chciałem zrobić cokolwiek innego, już go otwierałem, więc jednak tego akumulatora trochę szło. I słuchajcie, naprawdę telefon bez problemu wytrzymywał mi cały dzień. Wieczorem, tak późnym dosyć, już było około 10%, już był alarm, że trzeba go podładować. Niemniej, jeden dzień spokojnie wytrzyma, a jeżeli przestaniecie już się nim bawić i będziecie używali do sporej części zadań tego mniejszego, mniej prądożernego ekranu, to tak ostrożnie podejrzewam, że dwa dni wytrzyma. Wiecie co, ja nie dałem rady, bo ciągle korciło mnie, żeby otworzyć ten telefon. Pewnie Was, jeżeli go kupicie, oczywiście też będzie korciło, więc raczej przyjmujmy, że on trzyma jeden dzień, chociaż pewne rezerwy w tym akumulatorze są i są jakieś nadzieje na wytrzymanie dwóch dni bez konieczności doładowywania. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to tak standardowo w granicach 1,5 godziny można go ładować bezprzewodowo. Jest też ładowanie zwrotne, czyli możemy sobie te dołączone do zestawu batsy chociażby nim podładować, albo inny telefon z ładowaniem bezprzewodowym. Pewnie spodziewacie się, że teraz Wam powiem, że właśnie go sobie kupiłem. Kurczę, powiem Wam szczerze, jakbym nie miał co zrobić z 9000 zł, to już bym pędził do sklepu. Bo po pierwsze jest to gadżet, to jest bajer, to jest urządzenie, które przyciąga wzrok, budzi zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, spodobał mi się jako narzędzie pracy i chciałbym na nich pracować, tylko że cholera mnie nie stać. Niestety, to kosztuje 9000. To cena, moi drodzy, innowacji, nowości. No i chyba też tego, że jednak będziecie z tym telefonem budzić większe zainteresowanie niż zazwyczaj. Nie bójcie się o trwałość tego elastycznego ekranu. Moim zdaniem powinien jednak wytrzymać deklarowany przez producenta czas. To samo zawias. Może z czasem będzie pracował trochę głośniej, ale jego działanie w tej chwili wróży dobrze na przyszłość. Działa tak, jakby był nowy.
Tyle, że trochę głośniej. Telefon ma flagowe wnętrze, które wystarczy na płynną pracę jeszcze długo, długo do przodu, bo ma sporo jednak rezerwy. Akumulatory są w porządku, możliwości fotograficzne bardzo dobre głośniki. W zasadzie, kurczę, same zalety plus mnóstwo bajeru. Ciężko mi to powiedzieć, choroba, no kupiłbym sobie to draństwo, kupił. Ciężko mi tu cokolwiek krytykować, no ale spróbuję, no nie podoba mi się ten notch w dużym wyświetlaczu, mógłby być nieco mniejszy, szczególnie, że te aparaty aż tyle nie zajmują, wolałbym jakby był na przykład w dziurce, lepiej wyglądało. Trochę drażni mnie ten mały czytnik linii papilarnych, wolałbym większy i wolałbym, żeby był połączony z przyciskiem włącznika. Tak samo brakuje mi jednak mini jacka, ja rozumiem, że z racji konstrukcji pewnie się jack nie zmieścił. A może nie, może by się zmieścił, no nie wiem. W każdym razie chciałbym mieć jednak w tym telefonie mini jacka i chciałbym mieć możliwość skorzystania z karty microSD. Gdyby te elementy były spełnione, to po prostu, no, to nawet bym się chyba już zapożyczył, jednak kupił ten telefon. No oczywiście można jeszcze pomarzyć o rysiku, ale może, choleba wie, może w następnych generacjach taki Note z takim ekranem, wyobraźcie sobie, oj ja. Także, żeby już Was nie zamęczać, jeżeli Was stać, to sobie to kupcie. A jeżeli nie, no to musicie niestety potowarzyszyć mi w tym uczuciu życia bez folda i w bolesnym powrocie do klasycznego, małego smartfona. Postanowiłem zakończyć już poza właściwą recenzją takim małym suplementem. Niedawno zadebiutowała Motorola Razr, również z elastycznym wyświetlaczem, ale zbudowana według zupełnie innej filozofii. Tam ekran składa się w płaszczyźnie poziomej, tu w pionowej. Tam mamy puderniczkę, tu mamy książeczkę. Która z tych form bardziej do mnie przemawia? Na tą chwilę, chociaż przyznaję, Motorola jeszcze dłużej nie używałem, zaznaczam to bardzo wyraźnie, na tą chwilę przemawia do mnie Fold, bo wygodnie mi się na nim pisze, wygodnie mi się na nim pracuje. W przypadku Motorola już tak wygodnie z pisaniem nie będzie, no bo ten telefon wciąż pozostanie wąski i ta klawiatura też będzie wąska, nie da się jej rozszerzyć, a kiedy weźmiemy go w poziomie, no to nam zasłoni pole tekstowe będzie znowu za małe. Więc do pracy wybrałbym zdecydowanie Folda. Natomiast podejrzewam, że na Motorola będzie się dużo fajniej oglądało filmy, bo z racji proporcji ekranu nie będzie tych czarnych pasków na brzegach. I jeżeli chodzi o konsumpcję multimediów, to chyba w tym momencie stawiałbym na Razera. Podobnie jeżeli chodzi o wymiary, jeżeli szukacie czegoś naprawdę małego, no to Razer. Jeżeli rozmiary Wam nie przeszkadzają, to Fold. Ja póki co staję po stronie Folda i to już niestety koniec naszej przygody, naszego spotkania z Foldem, głównie mojej. Z bólem serca zamykam teraz telefon, pakuję i odsyłam producentowi, a Was serdecznie zapraszam na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!